Anna Myćka, witam Państwa i zapraszam na najnowsze informacje z regionu. W dzisiejszym raporcie powiemy m.in. o tragedii na hałdzie w Radlinie, końcu zerowego VAT-u na żywność, a także o robotach rehabilitacyjnych w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. W środowe popołudnie na hałdzie przy kopalni Marcel doszło do wypadku, w którym zginął mężczyzna. Na miejsce wezwano wszystkie służby ratunkowe. Znajdujemy się nieopodal kopalni Marcel w Radlinie. Wczoraj śmierć poniósł tutaj 35-letni mężczyzna. Na miejsce został zadysponowany zespół ratownictwa medycznego oraz lotniczego pogotowia ratunkowego. Dział okoliczności, to badaje policja, że my tutaj zajmowaliśmy się działaniami ratowniczymi podczas tego zdarzenia, kiedy strażacy przybyli na miejsce. Mężczyzna znajdował się pod kabiną tego samochodu ciężarowego. Strażacy przy użyciu sprzętu hydraulicznego unieśli kabinę do góry, wydobyli tego mężczyznę spod tej kabiny. No niestety tutaj na pomoc już było za późno, ten mężczyzna nie dawał w dalszym ciągu znak życia, został stwierdzony zgon. Śledczy ustalają wciąż przyczyny tej tragedii. Obniżone stawki VAT na żywność mają obowiązywać tylko do końca marca. To już pewne, że tarcza antyinflacyjna nie zostanie przedłużona przez rząd. A to oznacza, że ceny z długiej listy produktów pójdą w górę. Już oficjalnie Ministerstwo Finansów poinformowało, że nie przedłuży zerowej stawki VAT na żywność, a to oznacza, że od 1 kwietnia stawka ta ma wynosić 5%. Historycznie rzecz biorąc, mieliśmy świadomość tego, że to rozwiązanie miało pomóc tym, którzy odczuwają w sposób znaczący wzrosty cen, zwłaszcza żywności, wprowadzone w związku z pandemią, w związku z wojną, czy dziejące się na skutek tego, co się dzieje z Ukrainą i tego, co się działo wskutek pandemii. Natomiast od początku było wiadomo, że jest to rozwiązanie o charakterze czasowym i przyjdzie moment, w którym trzeba będzie wrócić do 5% stawki VAT. I uwzględniając to, co dzieje się generalnie, po pierwsze z dynamiką inflacji jako całości, ale również z padającym takim trendem spadkowym, jeśli chodzi o ceny żywności, no podjęto decyzję, tutaj minister finansów podjął decyzję, że w tej chwili jest czas na to, aby ten 5% VAT na żywność powrócił. Podwyżki obejmą m.in. takie kategorie żywności jak mięso, ryby, produkty mleczarskie, warzywa i owoce, pieczywo i wiele innych. A jak zniesienie zerowego VAT na żywność wpłynie na inflację? Ekonomiści szacują, że to będzie rząd wielkości 0,8-0,9 punkta procentowego. Jest druga rzecz, która jest niemniej istotna, mianowicie powiązanie tego elementu z zakończeniem obowiązywania tych tarcz ochronnych związanych z energią elektryczną. I jeżeli te dwa elementy połączymy, to one mogą dać nam skumulowany efekt inflacyjny właśnie na koniec roku. I to jest coś, czego my jako ekonomiści się po prostu obawiamy i martwimy. Nowa rzeczywistość cenowa z pewnością dla każdej rodziny przyniesie odmienne skutki finansowe. Droższa, bardzo zła, bo ja jestem sama, mam jedną emeryturkę biedną i jest ciężko wyżyć. Lekarz, choroby. To źle. Cóż, no co ja na to jako emeryt? Tyle ile mam, to mogę kupić jeszcze coś, nie? Ci, co mają ode mnie mniej, jeszcze mniej, no to niestety. A jeść to jem, ale się nie pytam żony, ile co kosztuje. Kwestia względna, zależnie od przychodów. Dla mnie na szczęście nie muszę się tak liczyć z każdym groszem, więc jest drożej niż było. Jestem w stanie, jestem zmóc. No nic, co zrobimy? Nic nie zrobimy. Trzeba żyć dalej. Według resortu finansów zerowy VAT na żywność to duże obciążenie dla budżetu państwa, a zmiana stawki VAT pomoże potreperować budżet. To jest pewien zastrzyk, natomiast pytanie zawsze o skalę. W skali naszego budżetu to nie są jakieś dramatycznie wielkie pieniądze po stronie dochodów. Niemniej jednak fajnie, że one pojawiają się po stronie dochodów, a nie kolejnych wydatków. Dzięki środkom z Funduszu Medycznego roboty rehabilitacyjne za 1 000 000 zł trafiły do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka na oddział rehabilitacji neurologicznej. Roboty skutecznie wspierają małych pacjentów z problemami neurologicznymi, krążeniowymi i ortopedycznymi. 4 roboty rehabilitacyjne najnowszej generacji będą wspierać małych pacjentów oddziału rehabilitacji neurologicznej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Zyskaliśmy ten sprzęt już z takiej bardziej górnej półki, który pomaga nam ocenić obiektywnie proces rehabilitacji pacjenta, pomaga nam go zaplanować, ale również też ocenić, jakie działania nasze, które podejmujemy, jakie przynoszą efekty, co jest dla nas bardzo istotne. Roboty będą pomagać i motywować pacjentów do jeszcze aktywniejszej pracy nad
powrotem do zdrowia. Na przykład bieżnia jest urządzeniem, które pozwala nam na analizę zarówno statyczną, jak i dynamiczną, czyli analizę chodu. Jesteśmy w stanie dokładnie zbadać długość kroku pacjenta, płaszczyznę podparcia tego pacjenta, siły, jakie pacjent wywiera na podłoże, czego nie jesteśmy absolutnie w stanie zrobić gołym okiem podczas ćwiczeń na macie. Jest urządzenie do masażu wibracyjnego sprężonym powietrzem. Tutaj z tych węży, które znajduje się po boku, wydostaje się sprężone powietrze pod określoną, zbadaną klinicznie częstotliwością wibracji, dzięki czemu regulując tą wibrację możemy osiągnąć konkretne cele rehabilitacyjne. Na przykład ustawiając mniejszą częstotliwość możemy rozluźniać mięśnie, które są nadmiernie spięte, a dzięki wyższej częstotliwości możemy pobudzać mięśnie, które nie działają tak jak trzeba do działania. Dzięki urządzeniom rehabilitacja dolnych i górnych części ciała będzie przebiegała nie tylko sprawniej, ale też ciekawiej. Fajnie, bo ją to napędza. To jest super, że ona właśnie chce, daje kopa. Właśnie tak, że ona w formie jakby zabawy, jednocześnie ćwicząc i wszystko tutaj, i ruchowość przy Oliwce, no to coś super. Naprawdę, ja jestem pod wielkim wrażeniem tego sprzętu. Potwierdzają to także pierwsi użytkownicy robotów. Fajnie, no bo zawsze jakieś nowe sprzęty są fajne. Koszt takich robotów to 1 000 000 zł. Środki pochodzą z Funduszu Medycznego. Dziś wchodzą w życie przepisy umożliwiające konfiskatę aut m.in. nietrzeźwym kierowcom. Policja będzie mogła skonfiskować pojazd na 7 dni. Zmiany w kodeksie karnym wprowadzają surowsze kary dla osób prowadzących w stanie nietrzeźwości, szczególnie gdy mają we krwi ponad 1,5 promila alkoholu lub gdy są recydywistami. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i działanie prewencyjne. Zatrzymanie tego pojazdu, którym pozwala sobie kierowca jechać w stanie upojenia alkoholowego, czyli mówimy o stężeniu powyżej 1,5 promila, to pierwszy przypadek. Wtedy, kiedy spowoduje wypadek drogowy, to ta skala jakby spada do 1 promila. No i recydywa, wtedy, kiedy pozwolimy sobie kolejny raz usiąść za kierownicę, będąc w stanie trzeźwości, musimy się liczyć z tym, że nasz pojazd początkowo zostanie zatrzymany przez policję. Następnie będziemy oczekiwać na postanowienie prokuratora, a w ostateczności sąd może orzec przepadek tego pojazdu. Tutaj oczywiście terminy procesowe nas obowiązują, tak więc policja kieruje dalej, kolejny krok to prokuratura i dopiero od prokuratora sprawa trafia do sądu, ale pamiętajmy o tym, że to co najważniejsze dla kierowców, jeżeli jedziesz powyżej 1,5 promila, kierujesz, siadasz za kierownicę, zostaje zatrzymany wtedy twój pojazd, jeżeli jest twoją własnością, wtedy kiedy zapadnie stosowna decyzja sądu, zostanie przekazany na rzecz Skarbu Państwa. Strażacy od rana walczyli z pożarem, do którego doszło w hali znajdującej się przy ulicy Łuczników w miejscowości Gostyn w powiecie mikołowskim. Mimo szybkiej reakcji służb, pożar spowodował znaczne zniszczenia. Jedna osoba zginęła. 15 zastępów Straży Pożarnej od rana walczyło dziś z pożarem hali produkcyjnej przy ulicy Łuczników w Gostyni. Ogień pojawił się w części hali, gdzie znajdował się warsztat samochodowy. O godzinie 6:45 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w hali produkcyjnej. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że w hali wystąpił pożar. Był to warsztat samochodowy. W trakcie gaszenia strażacy natknęli się na ciało, także mamy jedną ofiarę śmiertelną. Mimo szybkiej reakcji służb, pożar spowodował znaczne zniszczenia, w tym spalenie stropu oraz części wyposażenia. Hali. Przyczyna bada policja, jednak z informacji, które mam, to najprawdopodobniej jest to podpalenie. Dzisiaj na rynku w Katowicach odbył się briefing ministra do spraw Unii Europejskiej Adama Szłapki. Spotkanie było też okazją do zaprezentowania kandydatów związanych z Platformą Obywatelską przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. W Katowicach odbyła się konferencja prasowa Koalicji Obywatelskiej, na której pojawił się minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka. Już 7 kwietnia zadecydujemy o tym, jak będzie wyglądała Polska, ale Polska regionalnie, lokalnie, także tutaj na Śląsku, także tutaj w Katowicach, w aglomeracji śląskiej. To niezwykle ważne, żebyśmy zachowali tą wielką mobilizację, która towarzyszyła nam 15 października i 7 kwietnia gremialnie poszli do wyborów, wybrać sprawdzonych i kompetentnych ludzi, którzy znają się dobrze przede wszystkim na zarządzaniu, bo przed nami niezwykle ważny czas. Czas, kiedy będziemy decydować o tym, jak olbrzymie środki z Unii Europejskiej, z KPO i Funduszy Spójności będą dzielone. Na rynku w Katowicach pojawili się także inni działacze Koalicji Obywatelskiej, m.in. posłanka Monika Rosa, która agitowała na rzecz kandydatów wystawionych przez Koalicję Obywatelską w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego i Rady Miasta Katowice.
warto postawić na osoby, które są tutaj z nami. Te osoby, które są doświadczone w samorządzie, ale te, które czują, że ta nasza codzienność to jest coś naprawdę bardzo ważnego. Że poza wielkimi słowami są po prostu te codzienne chwile, które chcemy tu w naszych małych miejscowościach, większych miastach dobrze spędzać. Żyć tutaj, mieszkać, rozwijać się i planować swoją przyszłość. Przypominamy, że wybory samorządowe już 7 kwietnia. Wczoraj Województwo Śląskie wraz z Fabryką Pełną Życia podpisały umowę na realizację pierwszego etapu nowego Centrum Dąbrowy Górniczej. 78 milionów złotych dofinansowania pochodzi z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. O nowym Centrum Dąbrowy Górniczej zarówno mieszkańcy, jak i włodarze miasta marzyli od dawna. Teraz stało się to rzeczywistością, bowiem wczoraj w ramach zawartej umowy pomiędzy Województwem Śląskim a spółką Fabryka Pełna Życia można przygotowywać pierwszy etap budowy. Dla nas jest to bardzo ważna inwestycja, bo tak jak podkreślałem, nie mieliśmy do tej pory takiego centrum miasta, które było powodem dla dumy dla mieszkańców. Nie było takiego miejsca, w którym mogli się integrować. I właśnie ten projekt jest taką szansą na to. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej już spędzają tutaj czas. Wiosną i latem jest tu ustawionych dużo miejsc, które lokalni przedsiębiorcy zagospodarowali jako ogródki. I w nich mieszkańcy nie tylko miasta, ale regionu spędzają czas. Także jest już to ważne miejsce na mapie w regionie, a dzięki temu projektowi stanie się również przez cały rok. Odnowiony zostanie budynek H8, który w przeszłości był halą obróbki ciężkiej wraz z zieloną powierzchnią stanowiącą przestrzeń publiczną. Koszt realizacji to około 92 miliony złotych, a dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 78 milionów złotych. Ta zielona infrastruktura w tym projekcie to są przede wszystkim wielkie zbiorniki na wodę deszczową po to, żeby można było ją powtórnie wykorzystywać, między innymi do podlewania zieleni, do wykorzystywania w toaletach. Druga część tej zielonej infrastruktury to są panele fotowoltaiczne, to są pompy ciepła, to są zielone dachy na tej hali chociażby i na tym budynku, który będzie do niej przylegał. To są także zielone ściany, także tego budynku. To są wreszcie ogrody deszczowe, to jest mnóstwo zieleni, która się tutaj znajduje, jak również specjalne punkty, w których woda się będzie znajdowała. Takimi naszymi pierwotnymi założeniami, kiedy zaczynaliśmy konsultacje w 2017-2018 roku, było to, że ten projekt przede wszystkim musi być odporny na zmiany klimatyczne, więc mieszkańcy muszą się tutaj czuć dobrze, bez względu na to, jaka temperatura będzie panowała na zewnątrz. A żeby tak się stało, musi być tutaj maksymalna ilość zieleni. I tej zieleni rzeczywiście tutaj będzie dużo. Po rewitalizacji hala będzie składała się z dwóch modułów H8 i B7, stanowiących zamkniętą, dopełniającą się całość, w której przestrzeń poprzemysłowa połączy się z nowoczesną infrastrukturą konferencyjno-targowo-koncertowo-biurową. Nowe Centrum Dąbrowy Górniczej ma zostać zrealizowane do 2026 roku. Na zakończenie serwisu zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata. Stany Zjednoczone zaoferowały Polsce pożyczkę na zakup śmigłowców szturmowych Apache. Amerykanie są gotowi sprzedać Polsce prawie 100 śmigłowców, udzielając pożyczki w wysokości 2 miliardów dolarów. Metropolita Gdański arcybiskup Tadeusz Wojda został nowym przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski. Wojda został wybrany przez zebranie plenarne i zastąpi na tym stanowisku arcybiskupa Stanisława Gondeckiego. Kadencja przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski trwa 5 lat z możliwością reelekcji na kolejną kadencję. Dariusz Korneluk został prokuratorem krajowym. Zastąpił tym samym pełniącego obowiązki prokuratora krajowego Jacka Bilewicza. Australijski miliarder Cliff Palmer przedstawił plany budowy statku pasażerskiego Titanic 2. Ma być to replika słynnego brytyjskiego liniowca, który zatonął podczas swego dziewiczego rejsu w 1912 roku. Projektowany statek ma posiadać wnętrza dokładnie odwzorowujące pomieszczenia swego pierwowzoru, jednocześnie zapewniając najwyższe standardy bezpieczeństwa. Budowa tego luksusowego statku może pochłonąć nawet miliard dolarów, a pierwszy rejs z Southampton do Nowego Jorku zaplanowano na czerwiec 2027 roku. W dzisiejszym raporcie to już wszystkie informacje. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia jutro.